Znajdujemy się w wagonie, który dopiero przed kilkunastoma dniami opuścił bramy warsztatu remontowego, dzięki czemu jeszcze pachnie świeżością. A i wnętrze jest nietypowe, ponieważ poza standardowym wyposażeniem każdego tramwaju znajdziemy w nim wystawę poświęconą właśnie naszemu świętu, jakim jest Katarzynka, i prezentującą także fotografię komunikacji miejskiej w oczach naszych pasjonatów, dostrzegających w niej coś więcej niż tylko przedmiot codziennego transportu. W roku 25 listopada we wspomnienie świętej Katarzyny Aleksandryjskiej odbywają się różne uroczystości zarówno u nas, jak i w innych sieciach tramwajowych, no i przede wszystkim też na kolei, bo to od naszych braci większych przyszło to święto. Za darmo jadę tramwajem, pierwszy raz takim tramwajem jadę. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. I tak dalej. Myślałam chyba, że dodatkowy tramwaj jest. No tak by 17 i 7 jeździ. No się dziwiłam, że SK jedzie. No ale wsiadłam. Piosenka tramwaj.